Witam Was na moim kanale. Ja jestem Michał, a to jest kanał MikeFish TV. Dzisiaj pokażę Wam, na co łowię. Często pytacie mnie w komentarzach pod filmem i piszecie do mnie, na co łowię, na jakie wędki, jakie stosuję wędki na szczupaki, jakie stosuję wędki na okonie, jakie stosuję wędki na sandacze. W tym filmie postaram Wam się opowiedzieć, na jaki sprzęt łowię i jakich przynęt używam. Więc tak, zacznijmy od mojej pierwszej wędki na szczupaki. Jest to wędka firmy Okuma. Pokażę Wam ją bliżej. Jest to wędka firmy Okuma. Ona ma od 5 do 25 gram wyrzutu. Jest to wędka o akcji parabolicznej. Oczywiście to jest moim zdaniem wędka o akcji parabolicznej. Nie sugerujcie się tym. Ja tylko mówię, jak ja to odczuwam, jak mi się to sprawdza. Bardzo dobra wędka dla mnie na szczupaki. Co jeszcze? Jest to czarny blank. Do tego kołowrotek. Jaki stosuję kołowrotek? Kołowrotek jest to niedrogi kołowrotek Hokkaido, firmy Hokkaido. Jest to nisko budżetowy, kupiłem go kiedyś na Allegro. Co jeszcze tu pisze? Consensus FD2000. Bardzo dobrze mi się sprawdza, wyciągałem na tą wędkę jak i 80, jak i 90 cm szczupaki. Nie miałem z nią żadnych problemów, więc polecam ją wszystkim. Możecie ją znaleźć na internecie, na Allegro jest ich bardzo dużo. Więc tak, wędki na sandacze. Niedawno zakupiłem sobie wędki na sandacze od kolegi. Jest to wędka używana firmy Foxa, Terminator. Bardzo dobra wędka. Złowiłem już na nią kilka sandaczy. Pokażę ją z bliska. Co tu chcecie, żebyście mieli z bliska? Co tu pisze? Fox, Rage, Dropshot. Bardzo dobra wędeczka, sprawdza mi się idealnie. Zobaczymy, co dalej, czy uda mi się wyciągnąć jakiegoś dużego sandacza. Jest to super wędeczka, od 4 do 17 gram wyrzutu. Jest bardzo lekka, do tego kołowrotek. Kołowrotek firmy Michel MX4, bardzo, to jest mój nowy kołowrotek, bardzo świetnie się kręci, nic nie słychać, równo pracuje, plecionka nie wiem jakiej jest grubości, zabijcie mnie, wiem tylko tyle, że jest w kolorze białym, świetnie się spisuje na tutejsze wody, bardzo jest widoczna. I więc tak, jakie stosuję przynęty? Często pytacie mnie, jakie stosuję przynęty na szczupaki. Więc już Wam pokazuję. Więc tak, stosuję gumy. Gumy twisterowe, na przykład twisterki białe. Zobaczcie, brokatowe. Bardzo dobrze spisują się na tych mętnych kanałach, szczególnie jesienią. Do tego, pewnie widzieliście u mnie na filmie, na tą gumę miałem szczupaka, który mi się oczywiście wypiął. Jak wiecie, nie zacinam tych ryb, nie jestem jeszcze dobrym wędkarzem, więc idę cały czas do przodu i staram się robić krok do przodu. Jest to guma firmy Savage Gear, bardzo świetnie się spisuje na te moje wody. Zobaczymy, czy jeszcze w tym roku uda mi się na nią coś wyciągnąć. Co jeszcze? Mam tutaj, blachy będę stosowałem, ale nie miałem na nie efektów. Zakupiłem sobie tutaj, jeszcze miałem jedną blaszkę, tylko nie mogę jej znaleźć. O, mam, już Wam pokazuję. Jest to blaszka Alga dwójka. Słyszałem, że ludzie mają na nią bardzo dobre efekty, więc w tym sezonie jesienią będę próbował na nią łowić. Co tu jeszcze mam? Tu mam jakieś gumy, których nie stosuję. Pokażę Wam tylko te przynęty, które stosuję i które mi się sprawdzają. Bardzo świetne moje killery to są firmy Ondex, nie wiem jak to przeczytać, w rozmiarze 4, ale też w rozmiarze 3. Też bardzo świetnie mi się spisują. Oto te obrotóweczki są super, świetnie pracują. Zaraz, gdy wpadną do wody, świetnie się kręcą.
Zakupiłem je tutaj, gdzie w Holandii, gdzie jestem. Bardzo świetnie się spisują na tych moich kanałach. Co my tu jeszcze mamy? Już mam. O, mój killer, na którą wyciągnąłem najwięcej szczupaków, największych, są to obrotówki firmy DAM. Polecam wszystkim, świetnie się kręcą. Prowadzić ją można, prowadzić ją może praktycznie każdy. Super się sprawdzają. Kotwice też mają bardzo dobre. Polecam wszystkich, to jest głównie mój killer. Dobrze, na co będę chciał łowić jeszcze w tym sezonie? Tu mamy gumę z firmy Savage Gear, tak zwany bodajże Kanibal. Jeśli mówię źle, poprawcie mnie. Bardzo świetnie mi się ta, słyszałem, że ta przynęta bardzo się sprawdza na tutejsze kanały. Nie wiem, jeszcze na nią nie łowiłem. Będę próbował spróbować łowić na gumy, bo jak pewnie wiecie, łowię najczęściej na obrotówki. Także zobaczymy, co z tego będzie. Mam tu kolejną gumę. Co tu jeszcze mam, co mógłbym wam pokazać? Aha, mam tutaj spin mady świetnie mi się tutaj też sprawdzają. Łowiłem szczupaki, niestety nie miałem kamerki, nie pokażę wam. Też łowiłem fajne szczupaki na te oto przynęty. Świetny kolorek jest ten kolorek żółty z białym brzuszkiem, świetnie mi się sprawdza. Co jeszcze? O, tu mam jeszcze obrotóweczkę firmy Savage'a. Też świetnie mi się tutaj sprawdzała na okonie. Bardzo, bardzo fajne okonie na nie łowiłem. Co jeszcze tutaj mam? O, teraz wam pokażę, na co złowiłem swojego pierwszego sandacza. Oto to jest... co to jest? Salmo. Jest to obrotówka firmy Salmo. Świetnie się sprawdza. Złowiłem na nią już kilka sandaczy. Nie wiem, czy to jest uklejka, czy to nie jest uklejka. To coś uklejopodobna. Bardzo fajna przynęta. Dobrze. To są moje przynęty, więc co mogę wam jeszcze pokazać? Co jeszcze mogę wam pokazać? Aha, tu mam fluorocarbon firmy Gorilla. Nie wiem, czy dobrze czytam. Jeśli źle, poprawcie mnie. Bardzo dobry fluorocarbon. 14, prawie 15 kilo wytrzymałości, 0,35 gruby. Gruby, bo są tutaj, wiem, że troszeczkę na sandacze za gruby może, ale są tu naprawdę duże sandacze i są szczupaki, które potrafią przeciąć cienki fluorocarbon w mgnieniu oka. Dobrze, co jeszcze tutaj mam? Waga firmy Jackson. Tutaj mam na szczupaka przypony, ale teraz wam powiem ciekawostkę. Zacząłem używać przypony tytanowe. Bardzo dobre przypony, ponieważ jeśli zaczepimy o jakieś grążela czy o coś, to wiadomo, że te zwykłe przypony zaraz robi się z nich spirala. A te przypony możemy gnieść, możemy je zwijać, plątać i one zawsze wracają do swojej wyjściowej, do swojego wyjściowego stanu. Polecam wszystkim. Bardzo dobre przypony. Co jeszcze ja mogę wam pokazać? O, ma to miarka firmy Raffish do 1,40 m. Bardzo się przydaje ma to miarka, jeśli łowimy gdzieś na jakichś betonach czy jakichś molach. Wtedy rozkładamy ma to miarkę. Wtedy rybie nie robimy żadnej krzywdy. Co jeszcze? Tu jeszcze mam twisterki małe na okonia, więc w tym roku będę próbował złowić jakiegoś fajnego okonia. Mam trochę tych twisterków, spróbuję na nie coś złowić. Tu są moje przynęty. Jak to się mówi, biżuteria wędkarza. Trochę się tego uskładało. Pewnie większość z was powie, że nie ma tego za dużo, ale dla mnie trochę tego jest, więc będę próbował coś złapać. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Powiedzcie, czy coś u was bierze, czy coś łowicie. Pochwalcie się w komentarzach. Ja będę się już z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam pokazałem, na co łowię i jaki mam sprzęt, więc trzymajcie się. Na razicho. Cześć!